Siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Wizerz. Ja się tutaj napoję. Żeby być gotowy na to, co dzisiaj będzie w tym odcinku. Bo jak pamiętacie, babcia tu miała pewną prośbę. Bring me my child. Okej. Przynieś mi tego dzieciaka. Bo nas łuka trupi. I oczywiście bawcie się świetnie, nie? Wiadomo, czekacie na to, aż zesram się ze strachu. A ta gra daje takie możliwości. Kurde, dobra. Idziemy na dół. Teraz pytanie. Zastanawiam się, czy... W ogóle jest sens wyłączyć ten alarm. Czy coś to w ogóle daje, że go włączymy? Bo mam cały czas wrażenie, że nie. No ale... Denerwowałby mnie ten dźwięk w kółko. Dobra, dawaj, wyłaź stąd. Szukamy dzieciaka, bo mamy mało czasu. Dobra, i wiemy, że on nie jest na dole. To teraz gdzie może być dzieciak? Na górze. W poprzednim odcinku byliśmy tu, tu nie było. Więc... W pokoju dziecka. Tak na zdrowy rozum, nie? Halo? Tutaj nie. Może? Nie, ale zapalniczka dalej tu jest. Co i po co nam to światło teraz? Zapalniczki. Tutaj też nie ma. Halo? Baby? Baby, gdzie jesteś? Kurwa. Nie, 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 babciu. Cholera. Czuję, że zaraz mnie dogoni. Gdzie może być jej dziecko? Na strychu, no. Na strychu nie widzę. Wow, ale mnie aparat przestraszył. Jezus, ja już się boję tego, co mam w ręce. Tu? Nie. Kurde, potrzebuję kilka kluczy, potrzebuję dzieciaka. Nie wiem, gdzie mam iść. Piwnice są pozamykane. Co nam jeszcze zostało? To jeszcze pominąłem. Na strychu byliśmy przed chwilą. Nic nie było. W kiblu jej nie ma. Kąpieli nie brała. Co się z tymi lustrami? Tylko teraz, jak ja mam do nich wejść? Tu jest pozamykane. Tu był pokój. Nie, też nie. Zły trop. Może w garażu coś pominąłem. O! A to lustro? Da się wejść jakoś to lustro? Może walnąć tym? Słyszę dźwięk jakiś za lustra, ale... Nie... O! A może trzeba rozbić... czymś to lustro? Działaj? Czy mogę coś tu włożyć? O, na przykład?
Może zmieniać przedmioty umieszczające? Okej. Na przykład co mogę tu włożyć? A to mogę wyciągnąć? Nie, nie mogę. No nic, za długo to trwa, także uwaga, bądźcie czujni, bo babcia zaraz nas... O. A tego nie mogę. No jakiej ciemności, jak tu jest jasno? Może coś w aucie jeszcze było? Albo z tyłu auta? Może wsiądę jeszcze raz do tego auta. No, właśnie się. No dobra, mamy jakiś młotek. Młot. I teraz mamy zbić pewnie wszystkie lustra. Przynajmniej tak myślę. No i czemu to wyrzuciłeś? Nie mogę schować tego przedmiotu. A mogę go w rękę wziąć? Mogę. Teraz zróbmy tak, zamieńmy to z tym. W razie W, żeby mieć ten. I bijemy chyba... Oho, zapis jest. Okej. Może nie do końca bijemy? Wow! Wy też tak macie, jak wracacie najebani do domu? To jest dokładnie ten sam korytarz jak do mnie do domu, nie? Wtedy. Chociaż nie, to się dzieje wtedy, kiedy już zamykam oczy w łóżku. Hej, podoba mi się to. Fajnie zrobione. Jakby nie patrzeć, mechaniki w tej grze naprawdę są świetnie zrobione i myślę, że możemy się doczekać pełnej wersji gry. No i co teraz? Ej, jesteśmy tu. Jezus. Te zapalniczki muszą... przydać. Teraz tak. I co ja dalej mam zrobić? Tu nas zaprowadziło. Kot, błagam cię, no nie strasz mnie. Kolejny odcinek musisz mi tu wskakiwać. Weź ty się tak opanuj troszkę, co? No. Dobra, nie możemy stać w miejscu. Musisz trzymać ten przedmiot w obu dłoniach, aby go użyć. Aaaa. Aha, aha, dobra, dobra. Teraz robimy tak, wrzucamy. Okej. Czaję ten mechanizm. To spor. Aha, no to świetnie. Klucz musimy znaleźć do tego pomieszczenia. No to teraz gdzie szukamy, gdzie były wszystkie, że ona nas zaraz dopadnie, bo my się guzdrzemy strasznie. Idziemy na górę. A to gdzie nas zaprowadzi? Już nie po... Okej. Czyli tak trzeba było zrobić, żeby obejść te wszystkie... Te wszystkie... O. Wybaczcie mi te mini przycinki, ale to po prostu gra ma jakieś problemy. To wszystko jest w Early Accessie. Nie do końca jest jeszcze chyba wszystko zoptymalizowane. O, taki korytarz rodem z Resident Evil 7, nie? Prawdopodobnie by się udało podważyć, tylko... czym?
No bez sensu. Kurwa, po co mi ten kompas? A mi dzieciaka przyniesie, a nie kompas. Nie, dobra. To sobie w to bije. A tu? Też nic. Idziemy dalej. Teraz gdzie był tu jeszcze jakiś korytarz z lustrem? Mnie na dole to nie wiem. O, tu jest. Ej. Działaj, przejdźmy tu. Ja się przestraszyłem. To jest. To czemu tu jest tyle krucyfiksów? Halo? Przecież trzymam. Co ja tu mogę zrobić? Może podpalić to trzeba. Aha, tu trzeba było wejść, dobra. Okej. No powiem wam, że z każdym odcinkiem ta chata nam się powiększa. Niby jasno, ale wolę... O, tam jest przejście, dobra. Ale wolę sobie zapalić. O kot, proszę cię, ciągniesz mi za wszystko, co tu mam. Tu spadamy. I spieprzyłem, tak? Przydałoby się coś, po czym przejdziemy. Jakaś deska. Była kiedyś taka deska, ale... O! A tego nie weźmiemy? Nie weźmiemy. Teraz idziemy w to miejsce, bo... Może coś przeoczyłem. Prawdopodobnie tak właśnie się wydarzyło. Tu jest jakiś mechanizm. Przepraszam. Wybaczcie mi za te... No wiadomo, jak co odcinek, nie? Tradycja. No weź coś tu zrób. Brakuje korbki, no. I skąd ja mam ci teraz tą korbkę wytrzasnąć? Cholera jasna. Nic nie widzę.
Na miejsce, dobra, brakuje mi korbki. Młot weźmiemy jeszcze ze sobą. Po prostu tu będziemy musieli mieć młot i coś, co... No jak znajduje się w magazynie? Odłożyłem go na sekundę. Ech, dobra, wracamy. Idziemy tam, gdzie byliśmy. Cyk. Przechodzimy z powrotem w tamto miejsce. Nie podoba mi się, że to tyłem robi. No, weź się posuń. Weź mi ten młot do ręki. Tu coś jest? Jakieś lusterko? Nie, to chyba nie. To jest? Ja pitole. Jeszcze nas nie było. Tam byliśmy i lipa była. Tutaj zobaczmy, co tutaj mamy. O. Wyjdziemy na górę. Albo i nie wyjdziemy, ale jest lustro. Teraz tak. Chowaj zapalniczkę. No dobra, to chyba wiem, gdzie szukać tej dziewczynki, czy tam córki, dziecka. Chyba nie była powiedziana płeć. W którą stronę mam iść? Oho. Chyba nie w tą, skoro... Chyba też nie, skoro nas cofa. Nie przyjdziemy, dobra. No to co? Czy coś tutaj, nie wiem, przeoczyłem znowu? No kot, no uspokój się, no co ty wyprawiasz, no? Nie możesz być przez chwilę grzeczna? Proszę być cicho i zawijać mi stąd teraz. Tak teraz trochę błądzę, nie wiem, gdzie mam iść. Ten chyba, że wszystko uderzał. Nie no, gra nam nie pozwala iść dalej, więc to nie o to chodzi. Może muszę ją jakoś zawołać? Tylko jak? Halo, dziecko!
Idziemy dalej. Tutaj nic nie ma. Ja mam takie wrażenie, że nic tam nie było. I że chyba nic tam nie znajdziemy, więc szukamy kolejnego lustra. Panie, to było... Racja. To było niedostępne jeszcze. A tu jest lustro. Dobra, mamy to. No to już musi być tu. No, przecież trzymam w obu. Ty, no co jest? O, a teraz to możesz, tak? Nie, za długo to trwa. Walę w to. O. Tyk. Troszkę jaśniej. Babcia. Sobie to wezmę. Aha. To ja sobie to odłożę. What took you so long, George? You know when tea time is. Szynka na herbatę. You always find a way to be late. Were you in your study room again, scribbling nonsense and talking to your recorder? I'm beginning to think you love your work more than me. I know you tire of me. Oh yes, I know you'd have me gone in a heartbeat if you could. It's just fine. I'm sorry, I'm just tired. Would you be a doll and fetch me some of my special tea? You know where it is. I'll wait here, George. Szukamy babci herbatkę. A spróbuj się za mną tutaj iść, to cię tak trzasnę tym młotem. No nie, nie mogę nigdzie iść, to muszę wrócić. Okej. Nic tu nie mogę zrobić? Nic. Dobra babcia, na razie. Nie strasz mnie. Dobra, to teraz tak. Ona chce jakąś tam... To nie tu. Mam jakiś kluczyk, tylko teraz... Która to skrzynka była? Tu gdzieś zamknięte drzwi. Czy ja mogę wrócić na górę? Nie mogę. Ej, a mogę młotem walnąć? W obu dłoniach. Nie, nie, nie. To nie o to chodzi. Tu zapalmy. To było wyjście, czy... Siapier. Nie, babcia jest pogrzana, nie? Jeszcze z babcią na plecach będę musiał tutaj chodzić. No nie wierzę. Co to za kluczyk? Gdzie była jakaś skrzyneczka? Tu? Nie, na pewno nie. A tu co było? O, 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 o. Nie tu. Gdzie babcia mogła trzymać swoje herbatki? Dobra, wracamy do chaty. Coś tu było. Kur... Babcia! No, ty chora jesteś? Ty, no nie wierzę. Szukam ci, kurwa, herbatki. Nie, posrało to. Weźcie, tu znajdźcie dla takiej babci herbatkę, nie? Miał być zwykły dzień babci. Masakra. Ciekaw jestem, czy jak to oglądacie, czy wy również się boicie? W sensie, czy odczuwacie strach, siarki, gęsią skórkę?
Dobra, gdzie ja teraz jestem? Ty, gdzie jest babcia? Babcia? Tu co było? Że coś tam podważyć można. Ale w sumie nie mam chyba... czym tego podważyć, więc to jest bez sensu. A w kiblu może coś będzie. O! Tu nie byliśmy. Może tu będzie coś do podważenia, no? No co tak myślisz? Dawaj, zawijaj tam do środka. Nie. Wziąłem do tego pomieszczenia. Serio? Przez kibel wraca się do domu, tak? Mam ten klucz? Mamy. I mamy kasetę. Będziemy odsłuchać kasetę. O, to jest jakiś plan działania dobry. Trzeba przesłuchać kasetę. Gdzie co było? Na górze. Tu jeszcze nie walnęliśmy. Kurde, no otwórz to. Dwunasta. Za 15 pierwsza. 20 po... halo? No i co? Musi być jakaś reguła, ale nic nie wskazuje jaka. Okej, okay, czyli... musimy pokombinować, spróbujmy tak. To najpierw. Coś się zmienia? Aha! Są trzy zagadki. Ustawmy wszystko pionowo. Okej. Okay. Tu jakieś zagadeczki mamy. Zamknijmy. Spuszczmy tylko środkowe. Teraz... to tu wieszaki też? No jeszcze im na zagadki się teraz... O! Ustawiamy trzecią... 30? Nie mam pojęcia. Dobra, na zagadki jeszcze nie jestem gotowy. Może na razie zróbmy... Kurde, bo ona nas zaraz ciupnie tutaj. Tu się coś dzieje. Tu się kurwa dzieje. Ty, babcia, co tu wyprawiasz? Co za dźwięki? Jezu. O, normalnie cały spocony jestem. Czy jest okej? Coś do podważania potrzebuję. Jakieś informacje odnośnie zagadek. Coś tam na herbaty. I ogólnie jeszcze 5 kluczyków i dziecka, nie? Czyli ogólnie... nie, wszystko jest do zrobienia. O, wanisza jej kurwa damy. Niech usiądzie na butli. O, a potem się podetrze. No dobra, dobra. Okej. Okay.
Nic tu nie ma. Dawaj, szybciej, szybciej, bo babcia się zaraz obudzi. O, tu jeszcze było. Kurwa. Dobra. Ty nienormalna jesteś. Powiem wam. Drugi rozdział. Przy tym pierwszym to nie była ziemia. Tamten to był slajdowy normalnie. Ten jest przechlapany. Tu trzeba ciągle kombinować. Ciągle się gubicie. Ciągle was coś goni. Te dźwięki. Jezu. Ogólnie polecam zagrać. No sprawdźcie, czy wytrzymacie to. Okej, okay. Mi się zapisało, więc nie jest jakoś daleko. Nie będę płakał. Teraz tak, tamto muszę rozwalić. Tu już widzę, wynormalniało. Żeby ona mi teraz nie wyskoczyła na plecy, jak ja spróbuję otworzyć to lustro. Chyba dawaj szybko, szybko, szybko. Takie ostrzeżenie. Okej. Okay. No odłóż to. Opuść. Cyk, 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 cyk. Ja jakbym sobie zabrał taki obraz i po takich obrazach spróbował przejść, może to by miało większy sens. No kurde, aparat? Czy nie? Nie działa. A coś tu jest? Co my tutaj mamy? Co nas teraz tutaj spotka? Trochę przeciąga się ten odcinek. Okej, okej, okej. Trzeba będzie powiesić obrazy chyba. Kolejna zagadeczka. Teraz według jakiegoś tam schematu. Czy to się powtarza? Nie. Tu jest taka kolejność. Aż to, to, to. Może według tego schematu, co było w tym pokoiku, co patrzyliśmy przez dziurkę. Tylko co tam było? Pamiętam, że po prawej była... On był po prawej. Trzeba będzie wrócić do tamtego pokoju. Ale mam wrażenie, że żaden z tych obrazów tam nie był. Ale dobra, podnieśmy. Tyk, działaj. Tyk, tutaj. No, połóż to. Dobra. Podnieś jeszcze ten. No, połóż to. Noż. Nie słucha. No właśnie wiem, że nic nie wskazuje na to, żeby było poprawnie. Tu losowość to jest po prostu... totalna może być. Rzućmy sobie to na środku wszystko, żebym lepiej widział. Ale wiecie co? Zostawimy to na następny odcinek. Zrobimy zapis, zobaczymy, czy w ogóle możemy zapisać. A zróbmy może na kolejnym slocie. O. I jesteśmy zmuszeni się pożegnać. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek, bo ja naprawdę kilka razy spanikowałem przez tą babcię. Także jeżeli wam się podobało, to łapeczkę w górę, co? Może z 5 zbieram. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pewnie już następnego dnia.